Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj będę nagrywać filmik challenge właśnie w namiocie. Nie wiem, 12 godzin czy 24 godziny, zobaczymy ile wytrzymamy. I tutaj właśnie niosę już rzeczy, bo idziemy do osadu. Z Mają i chyba z Zuzią. W ogóle niosę sobie rzeczy jakieś do jedzenia, więc tutaj wzięłam już chipsy. Zuzia leci nie w tą stronę co trzeba. Chodź Maja, chodź. Maja. Chodź. Maja się waha. Zuzia, nie w tą stronę idziemy. Zuzia bym to musiała przenieść, bo tutaj trzeba przejść. I już powoli wszystko sobie przynoszę. Zuzia też już tutaj przyniosłam na miejsce. Namiot postawiłam w tym miejscu. Do namiotu najpierw już przyniosłam kołdrę, koc i poduszkę. Pokażę Wam zaraz, jaki będzie mój widok. Widok będzie tutaj na las. A namiot postawiłam w cieniu, tak żebyśmy mogły wytrzymać tutaj długo. Zobaczymy, jak długo wytrzymamy ten challenge. Czy właśnie ile godzin. Sonia nie będzie mi towarzyszyć, ponieważ Sonia no długo by bez mojej mamy nie chciała być. Dlatego myślę, że będę z Mają i z Zuzią. Chociaż Zuzia też zobaczy, jak długo będzie chciała. Najwyżej będę z Mają tylko. Zobaczymy. O, tak wygląda tutaj w środku. Majka gdzieś uciekła. Teraz muszę zobaczyć, gdzie jest Maja. Więc tutaj, jak widzicie, mam poduszkę, kołdrę, koc, Zuzię. I jeszcze samolot w ogóle leci. Nie wiem, czy widzicie. Majeczka, chodź tutaj. Gdzie ty idziesz? I już jesteśmy tutaj, w środku. Zuzia jest ze mną. A Zuzia będzie sobie chodziła tutaj obok głównie. Co tu masz w pyszczku? Zobaczymy, czy Wam się spodoba w ogóle taki filmik. W ogóle pokażę Wam. Majeczka jak już się włożyła tutaj na poduszce. Zuzia też chyba chce iść na tą poduszkę. Nie wiem, jak one się tutaj pogodzą. No jak gdzie uciekasz? Maja gdzieś idzie sobie na spacer sama po lesie. Nie wiem, czy upilnuje dwa zwierzaki sama. A teraz pokażę Wam, co ja tutaj mam do jedzenia. Maja już wącha. Dla Zuzi nie mam nic do jedzenia, bo Zuzia będzie sobie jadła trawkę. I tak, dla Mai mam miseczkę składaną. W plecaku jeszcze mam wodę, zapomniałam wyjąć. Mam dla niej troszkę przysmaków. Suchą karmę. Dla siebie mam rogalika. Ciasteczka. I wielką paczkę chipsów. Karmę Wam pokazywałam dla Mai, więc to jest dla Mai. Miska. I tak, resztę rzeczy wszystko chce jeść Zuzia. A te rzeczy są dla mnie. I wodę mamy wspólną z Majeczką. Gdzie ty poszłaś szczekać? Na co ty poszłaś szczekać? Nie możesz tak sama chodzić. I myślę, że jesteśmy już gotowe. To są nasze wszystkie rzeczy. Ciekawe, jak długo wytrzymamy. Jeszcze mam telefon, bo żeby coś oglądać jakieś filmiki, żeby mi się nie nudziło. Majeczka, chcesz jakiś przysmaczek? To poczekaj, coś ci może dam. Zuzia nam ucieka w ogóle. Chcesz taką kosteczkę? Zuzia ucieka sama do lasu. Muszę iść z panią. Gdzie tutaj teraz leżę sobie na poduszce i właśnie wziąłam telefon, będę oglądać filmiki na YouTubie. Mam nadzieję, że będę miała tutaj zasięg, no i internet, że będzie działał, bo właśnie przy lesie to różnie bywa, ale może chociaż jakiś słaby będzie, więc tutaj będę coś oglądać na telefonie. Nie wiem, Zuzia też idzie na poduszkę. Maja w ogóle grzebie w moim plecaku, nie wiem czego ona szuka.
Nie wiem tak naprawdę, co w tym namiocie się dzieje. Zwierzaki w ogóle robią co chcą. Majeczka, uspokój się. W ogóle jakiś rybak nam tutaj wpadł. Także to chodź po moim telefonie. Czemu nie? Otworzyłam ciasteczka, te, które miałam. A widzę, że one są z czekoladą, więc trochę gorzej, bo jest gorąco. Nie wiem, czy mi się nie roztopią. Majeczka, przychodź, wiesz, że ty nie masz czekolady? Ty masz swoje smaczki. Odzywam się do was chwilę później. Otworzyłam już chipsy. Maja odpoczywa sobie na poduszce. Zuzi z nami aktualnie nie ma. Bo wiecie, Zuzia jednak nie wytrzyma tak długo w namiocie. Nie chce przecież zwierzaka męczyć, żeby siedział tutaj przez ileś godzin. Była z nami przez trochę, ale już jej nie ma. Ale Maja myślę, że będzie tutaj ze mną siedziała, bo Maja się tutaj całkiem podoba. Tak, Majeczka? Ty jak ja będę siedzieć i jak będzie jedzenie, to ty bardzo chętnie tu będziesz siedzieć. No właśnie wącha was. Chyba ekran ubrudziła. Odzywam się do was znowu, bo musiałam wyczyścić ekran, bo Maja usmarkała, jak widzieliście. Ja mam chipsy. Zobaczmy, czy Maja będzie chciała. O, nie będzie chciała, tak więc w sumie fajnie. Bo ona zawsze wszystko chce to, co ja. Więc dobrze, że nie chce chipsa. Też dziwne, bo kiedyś zjadła go. Najgorsze jest to, że pełno owadów chce tutaj do nas przyjść. Chociaż nie jest to wieczór. A już wszystkie się garną. Więc dopiero gorzej, co będzie później, już to jakieś lata nad nami. No ja, a my nie lubimy owadów, no nie? Nie wiem, Majeczka, czy jesteś głodna? Do co jeść? Dzisiaj nietypowo karmimy pieska w namiocie. O, to w ogóle jeszcze zauważyłam, że mam dla niej jakieś ciasteczko. I jeszcze to, nie wiem, może byś chciała sobie zjeść ciasteczko. No ja poszła zjeść ciastko przed namiotem. Aha. Czy to nie jest dziwne? Że ona gdzieś tam poszła, się cień Majki. Dobra, ja wsypię tu trochę karmy. Będzie miała swój obiadek. Ja dzisiaj będę miała bardzo zdrowy obiadek w takiej postaci. Też jeszcze w sumie mam rogalika, więc przetrwam. Tylko nie wiem, gdzie jest mój pies. O, zobaczcie, chyba wraca. Gdzie ty byłaś? Gdzieś ciastko poza namiotem. O, nie jest głodna chyba jeszcze, bo widzicie, nie. Wydusznie sobie zje później. Znowu gdzieś idziesz? No mnie cały czas zostawia. Czy wy to widzicie? W ogóle nie wiem, co się dzieje, jakiś wiatr się zerwał. Tu Maja leżymy. Sama, tu jakiś wiatr jest. Wierzymy przed namiot. Zobaczcie, taki wiatr się zerwał. Nie wiem, czy to widać na aparacie. Teraz wam pokażę, która jest już godzina. Jest godzina trochę po 17. My dalej jesteśmy w namiocie, tylko wydaje mi się, że trochę cień się zmienił, bo tutaj jest bardziej gorąco niż było wcześniej.
A co wcześniej wam mówiłam, że jakiś wiaterek jest, to on już dawno w sumie przeszedł. I tam Maja gdzieś sobie idzie w ogóle. Odzywam się do was już o 19 i będę chyba kończyć ten challenge, ten filmik. Jednak nie damy rady być tutaj aż tyle godzin. I będę już kończyć też ten filmik. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Możecie pisać, jakiego chcecie typu odcinki, czy vlogi, czy coś innego. Tak więc do zobaczenia.